Jak pokazuje początek sezonu Centralnej Ligi Juniorów, kibice mogą spodziewać się wielu goli. Druga kolejka to 38 bramek w 8 spotkaniach, a więc wynik więcej niż zadowalający. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z tej serii spotkań. Mistrz Polski nie dał złudzeń Krakowi i już do przerwy na wyjeździe Korona Kielce prowadziła za sprawą trafień dwóch Jakubów, Konstantyna i Górskiego. Chociaż po przerwie trafienie kontaktowe zaliczył po indywidualnym rajdzie Michał Rakoczy, to w pamięci z tego meczu zostanie samobójcza bramka podkreślająca zwycięstwo gości. Autorstwa Leonarda Barańskiego. Przyznacie, spektakularna. Po ciężkim poprzednim sezonie na faworyta CLJ znów wyrasta Legia, która po pokonaniu Arki Gdynia została liderem. Na gole warszawianie musieli jednak czekać do drugiej połowy. Dwa strzelił Szymon Włodarczyk, a trzeciego dołożył typowym polskim centrostrzałem Patryk Pierzak. W pierwszym meczu Centralnej Ligi Juniorów na nowym ośrodku treningowym Jagiellonii w Białymstoku to dość sensacyjnie goście z Krakowa otworzyli wynik spotkania za sprawą Sebastiana Kaczmarczyka. Jednak jeszcze przed przerwą stan meczu wyrównał Lucjan Frydrych, a w drugiej połowie wysokie zwycięstwo Jagiellonii nad Hutnikiem zagwarantowali Radosław Zyśk dwoma trafieniami, a po jednym dołożyli Jakub Masłowski i Marceli Krygier. Niesamowite widowisko mogli obejrzeć kibice w niedzielę na kanale Łączy Nas Piłka. Zamiast opowiadać, po prostu zacznijmy wyliczankę 12 goli z meczu Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk, by zobrazować to szaleństwo. Zaczął Michał Śmigiel od 1-0 dla Śląska, jednak po chwili wyrównał z rzutu karnego Jakub Kałuziński. Kacper Sezonienko na 1-2 dla Lechi strzela swojego pierwszego, ale nie ostatniego gola w tym spotkaniu. Jeszcze przed przerwą Śląsk zdołał wyjść na prowadzenie dzięki trafieniom Dominika Stupieńki z rzutu karnego i Kacpera Głowieńkowskiego po ładnej akcji całego zespołu. Po zmianie stron wyrównał jednak Sezonienko. Z kolei Głowieńkowski strzelił na 4-3 dla Śląska i dalej trwał już show jednego w zasadzie z zawodnika Lechii. Sezonienko 4-4. Sezonienko 5-4 dla Lechii. Tomasz Mamis ładnym strzałem z dystansu daje kolejny remis 5-5. Ale na to odpowiada tak. Sezonienko i mamy 6-5 dla Lechii oraz 5 bramek napastnika z Gdańska. Wreszcie w 90 minucie meczu Paweł Fediuk gwarantuje Śląskowi remis 6-6. Wisła Kraków podniosła się po porażce ze Śląskiem Wrocław i pokonała Beniaminka z Zabrza. Gwarka nie było stać na odpowiedź na trafienia Aleksa Leśniaka z rzutu karnego i Sławomira Chmiela w drugiej połowie. Interesujące widowisko zobaczyli kibice we Wronkach. Górnik objął prowadzenie za sprawą Kamila Lukoszka, ale jeszcze przed przerwą dwa szybkie gole strzelił Adrian Ratajczyk. Tuż po przerwie znów uderzył Lech i na 3-1 podwyższył sprytnym strzałem Damian Kołtański. Zabrzanie walczyli do końca, lecz stać ich było tylko na bramkę po stałym fragmencie gry Krzysztofa Wingralka. Oto komplet wyników. W dwóch pozostałych meczach Eskola Varsovia przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin, natomiast w Szczecinie zdecydowane zwycięstwo Pogoni nad UKS-em SMS-em Łódź. Spójrzmy na tabelę. 5 zespołów ma po dwóch kolejkach komplet punktów, a aż 7 z pierwszych miejsc należy do Akademii Klubów Ekstraklasy. Z 4 Beniaminków na razie tylko Lechia zdołała ugrać punkt, a w strefie spadkowej dość sensacyjnie znajduje się także Krakowia. Już w najbliższej kolejce w niedzielę zapraszamy na transmisję meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań na kanale Łączy Nas Piłka.